Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy taki odcinek na tym kanale, bo to jest piękny challenge, który daje nam tutaj indyjski producent opon BKT, czyli naprawdę coś pięknego. Cieszy mnie to, że jestem w tym gronie europejskich youtuberów, którzy biorą w tym udział. Jest nas razem siódemka i tutaj dam sobie taką małą ściągę, żeby naprawdę nie pomylić się z nazwami, bo to są nazwy z całej Europy. Więc oprócz mnie też jest szóstka wspaniałych. Killer Croc, Corn Hub, Stark Panzer, Makam, Energii 35 oraz razem ze mną Polskę też reprezentuje Arikson. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, życzę oczywiście tutaj no jak najlepszych czasów, jeżeli chodzi o wyzwanie, a ja zaraz pokrótce wytłumaczę Wam, o co chodzi w tym wyzwaniu. Jesteśmy na mapie Hoyt Baleron, cudownej naszej. Jesteśmy na polu 26 i to całe ogromne, nie oszukujmy się, ogromne pole 26 musimy najpierw zaorać, czyli przygotować to pole i do tego oczywiście mamy akurat, tu sobie wybieramy, co nam się żywnie podoba. Ja sobie wybrałem dość porządny sprzęt, bo chciałbym tu jednak sprawdzić siłę i no, na tym polu akurat robotę musi mieć co robić, więc kwernelandzik wleciał oraz tutaj case Magnum 400 z pięknymi oponami BKT. Naprawdę podobają mi się, dobrze, że wleciały akurat one do farminga, bo zawsze to coś nowego. Tak jak dobrze wiecie, my w farmingu dużo podczas kupowania właśnie maszyn patrzymy na opony, które najładniej wyglądają i naprawdę BKT bardzo fajnie się prezentuje przy takim case Magnumie. I to jest wersja do orki. Potem kolejną rzeczą jest, no trzeba zasiać. Zasiać trzeba kukurydzą. Taka jest wybrana przez firmę BKT uprawa, więc siejemy kukurydzę, oczywiście wybieram sobie Waderstata, normalnie 12 metrów, żeby robotka też była, to będzie ciągnął John Deere 7R, też pięknie wyposażony w opony BKT. To całe pole, no jest ogromne, jeszcze raz powtórzę, jest ogromne i bardzo, ale to bardzo długo mi to zajmie. Nade mną, tutaj gdzieś w tym miejscu jest piękny stoper. Ten stoper wraz, gdy zacznę orać, on wystartuje i ja będę mierzył czas, jak długo będę po prostu robił to wyzwanie. No i wiadomo, kto zrobi to wyzwanie w najkrótszym czasie, no to wygrywa. Zaczynamy od orki, mierzę całą orkę, cały siew, potem oczywiście to muszę zebrać i zawieś na skup. Wtedy pauzuję, znów przygotowuję sobie pole pod zasiew, tego nie mierzę. Potem znów odpalam stoper, zaczynam siewy po raz drugi, zbiory, wywóz, wtedy koniec, gdy już wywiozę, wyłączam stoper i mamy no, pokazane, jak długo zajęło mi podwójne wręcz wyzwanie, bo tak to musimy zrobić. Taki jest challenge tego pola. Pole jest naprawdę przeogromne, więc roboty tu będzie co niemiara. Mam już przygotowane tutaj no, piękne i cudowne maszyny do rozpoczęcia tego wyzwania, ale wiadomo, żeby jeszcze pobawić dalej się, czyli żeby to zebrać i przewieźć, potrzebuję kolejnych sprzętów, a takimi sprzętami jest oczywiście kombajn, więc pokażę Wam też, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sklep. Ja sobie wybiorę kombajn marki Case. To case. Tak, ten case. Axial Flow też oczywiście będzie ubrany w buciki BKT na szerokich laczkach. Bardzo ładnie to wygląda, więc myślę, że spisze się. Tym bardziej, że case'y są znane do zbioru kukurydzy, więc będzie gitara, więc kupujemy maszynerię. Dalej, wiadomo, klikmy, jak już jest taka możliwość, to kliknijmy sobie kombinację. W tych kombinacjach mamy wybór przystawki. Ja sobie wezmę najnowszą, bo chyba tej przystawki case'a nie było. Bardzo ładnie wygląda i chciałbym ją wykorzystać w tym challenge'u. Więc też sobie taką zakupimy. Dalej, ciągnikiem odwożącym będzie New Holland. Tak sobie wybrałem, że to będzie John Deere, Case i New Holland, jeżeli chodzi o ciągniki. Też ubieramy go w buciki.
BKT, bardzo ładne, na szerokich laczkach, ślicznie to wygląda. No tutaj technologia Agri, Max Force, naprawdę fajnie tutaj się to wszystko, w ogóle ta opona dość fajnie wygląda, jeżeli chodzi o wyżłobienia, wszystkie specyfikacje, napisy, naprawdę coś pięknego. Do tego tak, configuration silnika, zrobimy coś większego, tu nie ma co, a tablicę damy typ drugi. I damy tylko z tyłu i kulturalnie, tak jak już pisałem wcześniej, robimy na cześć, że się tak wyrażę, challenge'u BKT, klikamy OK i mamy pięknie rejestrację zrobioną i oczywiście New Hollanda też sobie zakupujemy i cyk, myk, fuch, ja teraz mogę przedostać się do tych maszyn tutaj na sklepie. Je przygotuję później, je przetransportuję, gdy już wszystko przygotuję sobie na polu, gdy już zasieję, wtedy będę miał czas, gdy będzie rosło, to sobie ogarnę. Zostaje mi jeszcze tylko dokupna przyczepa, którą też Wam oczywiście teraz pokażę, a przyczepę wybieram sobie, no też musi być dość potężna i ona będzie prawdopodobnie Strottmana na bucikach BKT. Cyk, myk, fuch, z tablicą rejestracyjną, oczywiście, jak nie, jakby inaczej. Też tak samo, bo każdą maszynę sobie tak ustawiłem, żeby pięknie tutaj wyglądała. Więc nie ma to tamto, klikamy tak, kupuj i mamy już wszystkie maszyny gotowe do zbioru. Tak mówię, ten zbiór sobie ogarniemy później, teraz skupiamy się na pracy w polu, bo tu ten challenge oczywiście trzeba zacząć. Rozpoczynamy, proszę Państwa, challenge orkom. Pierwszy, no ten przejazd no, będzie ciężki, nie oszukujmy się, ale no daleko, 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 jeszcze raz daleko do samego końca tej roboty. W challenge'u mogę używać pracowników, więc na pewno będę sobie jakoś to tak przyspieszał tą robotę, że będę korzystał właśnie z tych otopanów najbardziej przy orce. Jak widzicie, nade mną czas ruszył. Ten czas cały czas będzie ze mną. Wiadomo, ja nie nagram Wam całości, bo przecież ten odcinek trwałby parę godzin. Naprawdę nie wiem, szczerze. Pierwszy raz biorę udział w takim challenge'u. Pierwszy raz sam muszę zrobić tak ogromne pole. I to dwa razy, więc nie oszukujmy się. Będzie roboty co niemiara. Ten piękny czas będzie cały czas leciał pięknie nade mną. Ja Wam będę robił timelapse, będę Wam pokazywał, jak to wszystko tutaj ze mną leci. Przebitki po, nie wiem, dwóch godzinach roboty. I też mnie to bardzo ciekawi, jak to wszystko wyjdzie. Oczywiście no, najcięższą rzeczą, jaka tu jest wymyślona, no że to muszę zaorać. Wersja przygotowania z zaoraniem po 5 metrów takiego kawałka, no jednak robi tutaj robotę i troszeczkę muszę tutaj się pomęczyć. Ale naprawdę bardzo się cieszę, liczę, że te opony BKT tutaj bardzo dobrze spiszą się podczas pracy, gdy no, będę potrzebował siły podczas naprawdę ciężkiej orki. One dadzą radę pięknie i na spokojnie będę mógł... O, zobaczcie, jak dostaję po garach i no, nawet nie zamieli. Nówka, sztuka, oponka. Nieśmigana naprawdę tutaj daje radę. Niedługo dojedziemy do końca pierwszego przejazdu i nie oszukujmy się, na pierwszy przejazd stracę ponad 2 minuty. Jest to bardzo dużo. Bardzo ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać. Z jednej strony naprawdę mega, mega jestem podjarany tym oto challenge'em pod tym względem, że ciekawi mnie, jak długo trzeba czasu samemu, by wykonać takie zadanie. No i jak też pójdzie innym. Nie bawiłem się tu w żadne bajerki i inne tego typu atrakcje. Ło, tu już prawie wyjechałem jednemu samochodzikowi na czoło, ale udało się. Też nie bawiłem się w żadne maleństwa, tylko oczywiście już leciałem z grubej rury. Teraz tak, muszę pamiętać, żeby już przód opuścić i ogień na tłoki. Pięknie. Liczę, że tak będzie wyglądać jak stół przygotowane tutaj moje zadanko bojowe, jeżeli chodzi o to pole. No i liczę, że pracownik bardzo, ale to bardzo mi w tym pomoże, bo jednak to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby jakoś wspomagać się pracownikami. No przy orce najbardziej też będę się starał robić to jak najszybciej, jak najzwinniej i
tak żeby to jak najszybciej ogarnąć. Jak na razie zestaw mega mi się podoba, z jednej strony fajnie, bo dzięki temu challenge'owi mogę sobie na luzie sprawdzić takie właśnie oto sprzęty, jak nawet tak duży pług, nawet nie liczyłem, ale on ma 3, 6, 8, 12 skip, więc naprawdę tu mega sprawa. No i tutaj od razu pakomat robi robotę, piękne przygotowanie pola pod zasiew kukurydzy. Ziarna kukurydzy mamy już przygotowane w John Deere'ku i tylko czekać na pięknie tutaj robotę. Już 4 minuty challenge'u poszło, aż miło, proszę Państwa. No ja jestem w szoku, ale myślę, że tak jak mówię, no nie chcę robić ten odcinek jakoś mega długi. Challenge challenge'em, ale to też musi być z sensem, więc będę chciał tak to rozegrać, by zmieścić się w normalnych, no liczmy 30-40 minutach podczas tej zabawy, żeby to też wszystko wyglądało, no, jak się należy, a wy będziecie cały czas mieli podgląd na to, jak to wygląda. Początek, wiadomo, całe omówienie zajęło dużo czasu, więc tej orki też jakoś mega dużo nie pokażę wam, żeby no, to było dla was jasne, że wszystkie całość zmieścić w jedną sprawę. Jak na razie orka wygląda idealnie, case sobie radzi pięknie. Coś mieliśmy mały problem, jeżeli tu chodzi o okrycie pierwszej skipki, ale chyba za daleko odjechałem, bo jak dobrze tu widzę, no trzeba orać. Tu chyba buraki są jak najbliżej, czyli tak gdzieś drugie. I ogień. Jak na razie tutaj nie ma miękkiej gry. Tu nie ma miękkiej gry. Opony BKT no, są odporne na wszystkie sprawy i tutaj dadzą radę z każdą rzeczą, nawet na szybkości, ogień i te sprawy. Proszę bardzo, lecimy. Kolejny przejazd. No nawet się nie zakopują. Nawet się nie zakopują. Muszę tu uważać, bo tak widzę drugi rządek przeważnie. Najlepiej to wychodzi. Case warczy, a opona nawet nie jele, ogień na tłoki, o to chodzi. Powiem szczerze, że tak, no powoli to znika, ale jakby to było gdzieś tak do połowy ekranu, to może by to była chwila, moment, a tak to parę godzinek tutaj zabawy będzie z nami, ale naprawdę ciekawi mnie, jak wszyscy, którzy biorą udział w tym challenge'u sobie poradzą. Cieszy mnie to, że jest to no, challenge na całą Europę, nie tylko w Polsce, ale też będziemy się wręcz rywalizować no, tutaj z youtuberami z Europy. Fajna sprawa, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję firmie za wyznaczenie mnie, można tak powiedzieć, tutaj i Ericssona z jednej strony pod względem reprezentowania Polski, bo naprawdę miło, że mogę w takim czymś wziąć udział, a zarazem fajna to sprawa. Ja lecę sobie dalej, 6,5 minuty, już tyle minęło, jeżeli chodzi o akcję z challenge'em. No, pięknie. Oby nam się, ja będę oczywiście nadal grał, będę orał, aż miło. Myślę, że no zaoram chociaż połowę i no może mniejszą połowę i wtedy wjadę z siewami, bo no wcześniej mi się naprawdę to nie opłaca, a chciałbym, żeby ten pracownik już tam gdzieś był dalej, żeby on sobie na spokojnie mógł dalej orać. Wiadomo, jakbym doszedł do niego podczas siewu, no to po prostu będziemy kombinować dalej, ale muszę to robić naprawdę z sensem, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby i orkę i siew najlepiej skończyć w tym samym momencie, żeby nie tracić czasu pomiędzy właśnie oraniem a sianiem, czyli jakby dwie roboty w jednym to ścisnąć, więc ja pracuję dalej, stoper nadal leci, a ja będę, no, zobaczyć się mnie za chwilę. Jesteśmy po prawie godzinie challenge'u i jak widzicie, orka trwa w najlepsze troszeczkę, no jeszcze mi zostało, ale to już szczegół, pracownik jest w tym momencie puszczony, o przejazdu leci sobie aż miło, a ja biorę się powoli za siewy. Niech on już mi tutaj pomaga. Jedź, nie zatrzymuj się nigdy w życiu. My szybko biegniemy do naszego zestawu John Deere'a z siewnikiem Waderstada i będziemy mogli powoli zacząć te siewy. Pięknie odpala nam John Deere tutaj. Tempo, jeszcze raz tempo. Naprawdę, no challenge
sztosiwo pod względem tego, jak długo on będzie trwał. Poza tym, że to są podwójne wyzwania, więc no bardzo, ale to bardzo długo będzie się to robić. Ale jak na razie fajna zabawa. Dawno nie miałem czegoś takiego, że mogłem sobie na spokojnie pograć i po prostu typowo orać sobie, tak jak Pan Bóg przykazał, normalnie w realu. Teraz tak, klikamy, mamy kukurydzę, mamy odpalanko, mamy sianko i jedziemy, aż miło. I proszę Państwa, ja po raz pierwszy sieję kukurydzę w farmingu 22 i nie wiedziałem, że w tym farmingu są tak piękne tekstury zasiewu kukurydzy. Ależ miło, że akurat na ten challenge trafiło kukurydza i że będę mógł sobie sprawdzać, jak to wszystko pięknie wygląda. Ja myślę, że bardzo szybko dojadę do mojego pracownika, ale chcę powoli działać, chcę powoli też coś robić, żeby się nie zanudzić w tej orce, no bo jednak nie oszukujmy się, orka bardzo żmudnie, bardzo długo trwa. Jak oponki BKT spisują się w John Deere, bardzo fajnie, nie zapadają się pod ziemię, piękna wydajność. No, jeżeli chodzi o ugniatanie gleby, też nie jest jakoś mega potężna, więc bardzo fajnie to tutaj wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o w ogóle te opony, bardzo ładnie tutaj się spisują z tą felgą i John Deere'em, bardzo ładnie tutaj, ale siewy będą piękne, nie oszukujmy się. Bardzo szybko jedziemy, 18 na godzinę, no opony dają radę, jeżeli chodzi o zasiew w tych, no tak, szybki zasiew, może tak powiem, naprawdę super. Super one wyglądają i naprawdę będę nieraz je używał na innych seriach właśnie podczas prac polowych, podczas po prostu kupna maszyn, bo to wtedy najbardziej wybiera się opony i to jest najważniejsze. Pierwszy przejazd, wiadomo, poszedł aż miło, nie oszukujmy się, ale o wiele, wiele szybciej to wygląda. Postanowiłem tam dalej już bardziej dojeżdżać do końca, żeby potem nie tracić jeszcze czasu na poprzeczniach. Chociaż zastanawiam się, czy ja mam do zasiania całe pole, ale jak zostaną mi takie mijaki, no to już jest chyba moja strata. Nie wiem, czy w ogóle tracić czas na poprzeczniaki, chociaż powinienem ten raz przejechać. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda to teraz, gdy ja jadę. Nie mam GPS-u, to jest najgorszy ból, że nie mogę sobie puścić na GPS-ie i się bawić, ale to jest jednak duży ból, ale ślicznie to wygląda, gdy ja no tutaj bardzo ładnie cisnę John Deere'kiem, a tam mój pracownik orze sobie case'em. Super sprawa, bardzo ładnie to wygląda. Jak na razie, no jak na razie to jest coś pięknego, ale jeżeli chodzi o czasówkę, nie wiem, naprawdę nie wiem, ile może zająć mi ten challenge. Na samym początku mnie fajna zabawa, ale gdy zobaczyłem to pole, no, to mówię, to już jest gruby kawał chleba, więc no, tu będzie roboty co niemiara, ale bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zawsze naprawdę jest to ciekawostka, jak to wszystko rozegrają inni tutaj grający, jak to będzie wyglądać. Ja lecę swoim tokiem, tak jak już sobie to rozplanowałem wcześniej, czyli orka, troszeczkę tej orki, siewy, no i tam potem będę to łączył. No niestety, no 5, tam jest chyba 5 metrów, jak dobrze pamiętam, z czego wiadomo, jak to z orką, nie zawsze to wszystko idzie idealnie. Na 12 to ja naprawdę parę przejazdów i ja już będę obok. Ale o to chodzi, żeby jak najszybciej tutaj to wszystko działało, żeby bardzo ładnie kukurydza już była zasiana i odblokowałem właśnie kolejne osiągnięcia w Farming Simulator 22. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ponad godzinka roboty, ponad godzinka challenge'u za nami, może tak powiem. I jak na razie jestem zadowolony. Nie wiem, co ile będę Wam takie coś pokazywał, ale jak na razie postanowiłem właśnie, że gdzieś około godziny odpalę się z siewami i no tak to wyszło. Byłem pewny, że o wiele więcej uda się zachorać, ale jednak no to jest powolna robota, ale coraz bliżej końca. Ja liczę się z tym, że sama orka tego pola to czas 2,5 godziny. Taką lekką ręką. Nie wiem, jak sobie poradzi pracownik. Daj Boże, żeby udawało mu się, bo jak na razie bardzo dobrze mu idzie i bardzo się z tego cieszę, bo nie ma żadnych błędów, nie widzę żadnych mijaków, a to jest najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o tą sprawę, jeżeli chodzi o tą robotę. Nie powiem, ale
Ale fajnie, fajnie, fajnie mi się tutaj to robi. Dawno, dawno sobie tak nie mogłem pograć, więc super, ale jak widać kukurydzy też ucieka, jeżeli chodzi o nasiona, więc tych nasion będę musiał napełniać częściej, może tak powiem. Zobaczymy, może zrobimy tak, że po prostu nagram wam ten kawałek, dopóki nie będę miał pustego zbiornika, bo będę musiał, wiadomo, jechać zatankować nasiona, więc ten cały zbiornik jeden wam zasieję i pokażę, a potem znów zrobimy cięcie, a no ja będę dalej walczył z pracą polową tutaj i no będzie pięknie, a jak na razie to jest cudo. Cudo wygląda ją te góry, w ogóle ten klimat tutaj i ta godzina popołudniowa, bardzo fajnie tak, gdy jest po 16, dałem czas na pół, bo naprawdę nie wiem jak długo mi to może zająć, a nie chciałbym jakoś po nocy tutaj pracować w farmingu, bo wiecie jak to wszystko wygląda, 50% już znikło nasion z siewnika, więc jak na razie, a tutaj niestety mamy nawóz, więc nie zobaczymy jak to wygląda, ale... A już nawet nie będę nic kombinował, niechaj idzie jak idzie, bo robota co nie miara, kurczę. Też nie chcę jakoś mega długo robić, może jednak nie będę tak długo, bo ja potem nie skleję, ja już czuję w tym momencie, że naprawdę tak dość dużo tej roboty, a przecież jeszcze mi zostało do, można tak powiedzieć, skoszenia, wywiezienia. I jeszcze raz od nowa ta sama robota, więc no tu będzie roboty, jeszcze nie raz takie coś pokażę, więc no ja się z wami na razie żegnam. Widzimy się za chwilę, myślę, że w kolejnej relacji, co się u mnie dzieje podczas challenge. Po prawie 3 godzinach witam z powrotem. Kończymy orkę i siew kukurydzy. Jak widzicie, mój pracownik tutaj pomaga mi dokańczać te siewy. No czas naprawdę poszedł. Byłem pewny, że gdzieś takie 2,5 godziny mi zejdzie, ale jednak, no wiadomo, orka jest dość powolna, ale tu naprawdę wszystko poszło jak się należy. Ważne, że zaraz kończymy pierwszą fazę challenge, czyli pierwszą z wielu, można tak powiedzieć, bo uda nam się i zaorać, i zasiać. Teraz zrobimy pauzę i oczywiście przewiniemy, aż nam urośnie ta kukurydza i wtedy będziemy mogli jechać kombajnem. Czas start, lecimy, kosimy, zbieramy i oczywiście wywozimy na skup. Można tak powiedzieć, że orka w tym momencie się skończyła i pięknie, można tak powiedzieć, że no nasze cudowne oponki BKT no pokazały klasę, ale chciałbym wrócić do naprawdę normalnego chodzenia. Ubrudziły się ładnie, ale na pewno są wydajne, są szybkie, nie ubijają mega gleby, jak sami widzicie, wszystko ładnie, pięknie zasiane, więc naprawdę tutaj no wydajność to coś pięknego i jeszcze właśnie w tej oto sekundzie nasz żądyr no dojeżdża do końca, pracownik pracownik można tak powiedzieć, że nie kończy, bo jest przez coś zablokowany, ale ja już sobie sam to dokończę. Cyk, myk, fuch. Prawie 3 godziny, 2 godziny i 53 minuty. Tyle nam zajęły siewy, więc ja pauzuję w tym momencie i czekamy, jak nam kukurydza urośnie. Proszę Państwa, zaczęliśmy zbiór kukurydzy. Niecała trzecia godzina challenge'u wbija. My już zaczęliśmy. Nasz piękny kejsik z przystałeczką do kukurydzy wleciał na to piękne duże pole. No i możemy lecieć. Nie wiem szczerze, ile może zająć zbiór kukurydzy na tym polu, ale naprawdę liczę, że też dość długo. To jest ogromnie długi challenge, ogromnie ciekawy i naprawdę fajnie, że firma BKT takie coś wymyśliła. Jestem bardzo zadowolony z tego. Udało nam się przewinąć, oczywiście włączyłem ten typowy wzrost sezonowy, żebym nie musiał, wiadomo, czekać typowo pod siew w danym momencie i też tak samo zbiór, bo tu chodzi bardziej o czas pracy, a nie o plony, więc bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej to było zrobione. Oczywiście pięknie. Mamy też zamontowane, jak już wcześniej widzieliście w sklepie, opony BKT na case, więc sprawdzimy, jak sobie kombajn poradzi tutaj, jeżeli chodzi o zbiór kukurydzy. Jestem zadowolony, jeżeli chodzi o teksturę, bardzo też ładnie tu wygląda. Fajnie, bo pierwszy raz też koczę w ogóle związany z kukurydzą w tym farmingu,
z czego jestem bardzo zadowolony. Ogólnie kukurydza jak to kukurydza. Sypie fest, więc pracownik będzie musiał mi tu pomóc, a ja będę odbierał oczywiście przyczepą wraz z New Hollandem tutaj kukurydzę, bo jak sami widzicie, po jednym przejeździe mamy 35%, więc tu będzie chwila, moment, a będziemy mieli naprawdę pełny zbiornik i będziemy musieli, no, tutaj działać na pełnej przez te, no, kolejne godziny, nie oszukujmy się, tu całe wyzwanie, jedna wersja wyzwania, czyli do samego skoszenia, zebrania i sprzedania, to jest już naprawdę długi okres czasu, a cała reszta to już naprawdę część kolejna. Dobrze, że tam musimy tylko zasiedzieć, zebrać, więc już nam się ten czas skróci, jeżeli chodzi o, no, że się tak wyrażę, tutaj challenge. Tak na razie 50% po przejechaniu, więc ja dojeżdżam, zawijam, puszczam pracownika i oczywiście dalej będę leciał do New Hollanda, żeby wziąć przyczepę, przyjechać tutaj i gdzieś być tak już w połowie najlepiej przy Kejsiku i działać tutaj bardzo blisko. Tutaj już poprzecznik niedojechany, to jest, można powiedzieć, tylko i wyraźnie, wyłącznie mój problem, to się tak wyraża. Chciałem tutaj najechać na przechodniów samochodowych tutaj, ale że się tak wyrażę, no naprawdę, jak miałbym jeszcze przejechać z tej strony poprzeczniak, to naprawdę ten czas by się wydłużył, myślę, że do 3 godzin równo zrobiłem sam tej strony poprzeczniak, bo był równiejszy tutaj z jednej strony, ten naprawdę mały klinik to za dużo mi tutaj no, życia nie da. Czy ja włączę pracownika? Oczywiście, że tak, na minimapce jest to widoczne. Ja już lecę z powrotem. Oj, tu. Odpalamy New Hollanda. Ogólnie bardzo, tak jak sami widzicie, na przyczepie, jak się oddalę, bardzo ciekawe są te opony WKT. Z fajnym bieżnikiem, no bo nie oszukujmy się, naprawdę do tej przyczepy będzie w sam raz, gdyż wiemy, tu będzie ogromna ładowność. Też sobie sprawdzimy, ile ta przyczepa przyjmie nam, pełniutka oczywiście, kukurydzy, ale na pewno opony BKT, no, bardzo ładnie tutaj się prezentują i na tych trzech osiach, no, dadzą tutaj czadu. Więc, no, bardzo mnie ciekawi ładowność, jeżeli chodzi o Strutmana, bo teraz nie mamy, no, typowych opisów, ile nam się mieści. Ale na pewno się dowiemy. Ja sobie tutaj wykręcę u sąsiada, bo już mój pracownik ma 80%. Tutaj kukurydza będzie jeżdżona naprawdę co chwilę i to będzie szał ciał, że się tak wyrażę. Ale zobaczymy. Proszę mi o podjechanie, mój pracowniku. Ja już sobie tutaj pięknie i cudownie no, sprawdzę, jak ładnie się wysypuje. Chcę trochę dalej, żeby on mógł przejechać. Ale już może rurę powoli dawać mnie tutaj. O, proszę bardzo, muszę sobie tempomat zmniejszyć. Do 10. Proszę ładnie wysypywać. Super. Bardzo mnie to cieszy. Pracownikiem za pan brat. Pracownik, no, przeważnie nie robi błędów. Tym bardziej, że naprawdę ja z pracowników, jeżeli chodzi o to polo, jestem zadowolony, bo jak i pracownicy na pracownik na pługu, jak i pracownik niekiedy na też siewniku później, naprawdę zrobił mega dobrą robotę, więc tu mi mega pomogli. No, super sprawa pod tym względem, że, no, tak jak wyliczyłem, gdy puszczę pracownika na orce, ja będę sobie mógł siać. Myślę, że jeszcze dobre pół godziny, jakbym sam orał pół godziny, 20 minut w tych granicach, to myślę, że wtedy byłoby idealnie, nie musiałbym czekać. Chociaż z drugiej strony długo nie czekałem, bo w tym momencie, gdy no, mój pracownik gdzieś tam orał, ja sobie zrobiłem poprzeczniaki też szybko, znaczy pługiem, i udało mi się też no, to potem zasiać, gdy on jeszcze tą końcówkę tam orał, więc naprawdę fajnie to wygląda. Trzecia godzina wybija. No, jeżeli chodzi o żniwa, nie wiem, jak długo będą trwały, ale to już się dowiecie. Oczywiście, jak zawsze, będę wam klatki robił, co tam się u mnie dzieje. Myślę,
że to nie będzie jak przechodzę, że co godzinę czy tam półtorej, żeby po prostu to naprawdę szło szybciej. Liczę się z tym, że to jak najszybciej pójdzie ta piękna robota. Nawet czwarta godzina challenge'u, proszę Państwa, jak widzicie, no większa połowa pola jest skoszona, więc idziemy ku lepszemu. Ja liczę, jest no tak do 4,5 godzin, godziny będzie skoszone to pole. Ja już tu mam prawdopodobnie, jak dobrze liczę, trzecią przyczepę. Trzecia przyczepę po 52 tysiące litrów, więc to naprawdę dość potężny nacisk na te opony. A stalowa konstrukcja opasania opon bardzo no, podtrzymuje tutaj to wszystko. I jak sami widzicie, nacisk jest tu ogromny, więc no, nie ma to tamto. Dają, przetrzymują wysoką ładowność, odporność, no i myślę manewrowość też bardzo dobrze, bo no, czeka nas tutaj całkiem, całkiem daleki wyjazd właśnie tą przyczepą, gdyż no, skup tu jest troszeczkę daleko, jak widzicie 7-8 pole na minimapie, to tam muszę wywozić te wszystkie przyczepy, więc roboty co nie miara, liczyłem na to, by coś podkombinować, by rzucić tutaj na szale drugi kombajn, bo nie wiem, czy wszystkie chwyty są dozwolone, czy też nie, bo tego nie wiadomo, nie sprawdzałem dokładnie, jeżeli chodzi o, znaczy inaczej, nie dowiadywałem się, czy można tak się bawić, ale na pewno nie dałbym rady na dwa kombajny. Powód jest prosty, sypie za dużo, kukurydzy sypie naprawdę dużo, więc ja co chwilę muszę podjeżdżać, przy każdym przejeździe ja muszę być przy moim pracowniku, bo pracownik, całą robotę robi pracownik, ja szczerze podjeżdżam co chwilę i oczywiście wywążę kukurydzę, więc naprawdę tutaj pod tym względem nie ma to tamto, ale robot jest w ciul, nie pojechałem tędy co potrzeba, więc uciekamy na skuśkę. Sprawdzimy teraz po górach dolinę, opony dają radę, ale wracamy na dobre tory, więc co jak co, ale jak na razie tutaj mega, mega dobrze spisują się nam oponki. W nowe oponki w farmingu, może tak dodam. Dlatego robota co nie miara, ale prawdopodobnie gdy skończę kosić, wiadomo, wchodzi drugie wyzwanie, wtedy pauzuję po skoszeniu. Dalej, gdy przygotuję poza, można tak powiedzieć, stoperem pole znowu z powrotem, czyli już nie będę nagrywał orki, wtedy będę miał, można powiedzieć, do wykorzystania pracownika, bo pracownika mogę użyć, a że mam ciągniki, to mogę sobie dorzucić siewnik, więc będę siał na dwa, żeby dwa razy szybciej to zrobić, bo jednak no, myślę, że taka możliwość jest do wykonania. Ja Cygmy Fuchs sprzedaję już kolejną przyczepę, jak widzicie tutaj kukurydzy. Jestem w szoku, bo byłem pewny, że mniej będzie sypać, a tutaj szczerze w tym momencie już około 170 ton kukurydzy z takiego kawałka, no, z jednej strony to jest dość duży kawałek pola, więc no nie, no, nie ma to tamto, jest dobrze. Więc wracamy z powrotem na pole, no i będziemy się widzieć już na końcu tutaj akcji związanej z koszeniem tego pola. Czas leci, pracownik pracuje, więc możemy mieć chwilę na skupienie się na oznaczeniach opon. Akurat na danym tutaj modelu mamy oponę IF, oznaczeniu IF, którą mogą znieść większe obciążenie przy niższym ciśnieniu pompowania w porównaniu ze standardowymi oponami. Dlatego tutaj akurat technologia dotyczy Agrimax Force i w New Hollandzie mamy pięknie tak założoną tutaj z przodu na prawym kole taką oponę. Przeniesiemy się też do John Deere, bo w John Deere też mamy kolejne oznaczenie. Agrimax V Flecto, czyli o oznaczeniu VF, jest lepszą wersją poprzedniej technologii IF, gdyż tam lepsze osiągi są 20%, tu 40%, więc to już lepiej wygląda. Poza tym też mogą znieść większe obciążenie przy niższym ciśnieniu pompowania i naprawdę ta opona fajnie wygląda i naprawdę myślę, że też jak widać te przednie koła są troszeczkę inne, więc zawsze to ładnie się prezentuje. Dlatego fajnie, że oznaczenia są opisane. Wiem też właśnie jak Wam to wytłumaczyć. Super, że się tak jak mówię udało na dwóch różnych ciągnikach to pokazać. Dwie różne technologie. Zawsze to też fajnie, gdy nawet w farmingu jest to ukazane. W 4 godzinach i 40 minutach już wyzwania
Jesteśmy przy końcu koszenia kukurydzy, przy pierwszym dopiero końcu koszenia, jak dobrze pamiętacie. Ja, gdy skończę, gdy wywiozę przyczepę, gdy sprzedam to resztki, można tak powiedzieć, z tego pola, zatrzymuję czas, wtedy lecę dalej i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Bo myślę, że no jeszcze spokojnie do 7 godzin liczę tutaj będzie, nie wiem, nie chcę wiedzieć, nie lubię zgadywać, ale ważne, że powoli to idzie. Jak na razie niecałe 5 godzin udało mi się zrobić, czyli ogólnie, jeżeli chciałbym to tak na spokojnie to pole zrobić, czyli typowo zaorać, zasiać i zebrać kukurydzę stąd na jeden kombajn, potrzebuje no około 4,5 godziny, tak na spokojnie. Wiadomo, może być 5 godzin, może być 4,5, zależy tu wszystko od tego, jak to szybciej by to robił. Mi naprawdę w tym momencie to zajęło 4,40, ale myślę, że jakbym może częściej pracownika zwalniał i... Oj, wracaj. I po prostu sam więcej jeździł, to może też by to wyszło. Nie wiem, czy jest możliwe, że mogę cykać i dawać na dwa kombajny. Mogę zaryzykować, mogę też nie. Chociaż z jednej strony fajnie by było właśnie zrobić typowo, że używam tylko jednego pracownika, tak? Że po prostu ja mogę robić jako ten cudowny do odjeżdżania plus pracownik do koszenia, ale na pewno gdy przygotuję to pole, no bo wiadomo, poza odliczaniem czasu muszę to pole jeszcze raz przygotować, nie muszę tutaj liczyć, no bo jednak znów orka, to by było znów to samo, ja mógłbym identycznie, no dawaj, żebyś mi wymusiłem trochę, ale musiałem, bo tu czas to pieniądz. Myślałem, że jakoś gdzieś mnie zauważy i się zatrzyma, ale nie. Nie było takiej opcji. Tu jeden za drugim te samochody jeżdżą w koło. Ale mniejsze z tym. Ja najważniejszym dojechał do końca i kliknął pauzę. Ale tak jak mówię, jeżeli bym drugi raz musiał znów zaorać i znów to zasiać i znów zebrać, nie oszukujmy się, ale mógłbym sobie wpisać identycznie, że byłoby to 5 godzin, czyli około 10 godzin cały ten interes, a teraz tylko muszę zasiać oraz skosić i wywieźć. Więc będzie szybciej, tym bardziej, że będę chciał wykorzystać drugi siewnik. Jednego puszczam pracownika, drugiego sieję ja i wtedy zobaczymy, jak to wszystko wypali i jak szybciej uda mi się też to zrobić. Tak to wyzwanie ogarnę, tak ten challenge ogarnę. Nie wiem, jak robią moi przeciwnicy z Europy, można tak się to nazwać. Obrali inną formę gry, czy po prostu używają więcej maszyn, czy też można, nie wiem, ale zobaczymy. Ja myślę, że obrałem sobie taką wersję od samego początku. Jej się będę trzymał, nie będę kombinował. Prawowicie, jeżeli jestem sam i robię sam, no to średnio by było, nie wiem, wykorzystać trzy pługi, trzy siewniki, czy trzy kombajny, bo wiadomo, że tej roboty po prostu nie nadążyłbym odbierać na przykład nawet takiej kukurydzy, więc jeżeli chodzi o koszenie, to się po prostu tego nie przyspieszy, bo to nie ode mnie zależy, a właśnie od tego, jak sypie kukurydza. 3, 2, 1, za chwilę kończymy, bo wysypuje, więc... Wysypuj się i robimy, proszę Państwa, pauzę, więc ostatnie sekundy, ja się z Wami żegnam i będziemy się widzieć przy kolejnych zasiewach na polu. Same do gry, proszę Państwa, lecimy dalej, już mamy wszystko przygotowane, mamy pole, no, można tak powiedzieć, skultywatorowane, typowo przygotowany podsiew kukurydzy, lecimy na pełnej, tak jak obiecałem, ja już nawet teraz klikam pracownika, tak jak obiecałem, tak właśnie robię, czyli na dwa siejemy tutaj, więc John Deere i Kasich wlatują na pełnej z dwoma siewnikami. No, chciałbym to zrobić dwa razy szybciej. Z jednej strony pierwsze wyzwanie poszło dobrze, drugie też przygotowane, więc można teraz lecieć dalej, szybko to zasiać. Sprawdzimy nawet, fajnie, dwa wyzwania, dwa inaczej zrobione. Tu będzie siane na dwa, bo nie muszę nagrywać już, jak to się mówi, pracy
z orką, czyli tu już przygotowania pola mamy za sobą, więc zamiast orać i siać, ja mogę teraz dwa razy siać, tak? Bo jednak o to tutaj chodzi. Dlatego tak to zrobimy. Powinno być szybciej. 4:46 dokładnie na zegarku nade mną, więc jak na razie no super sprawa. No i zobaczymy, jak szybko. Jak szybko uda mi się zasiać na dwa tutaj zestawy topole. Ja jestem mega zadowolony. Nie wiem dokładnie, jak długi będzie ten odcinek sieje do końca, bo ja potem naprawdę nie chcę tutaj tracić czasu na poprzeczniaczki. Wszystko ładnie jest przygotowane. No pięknie. Jeżeli chodzi o tą teksturę, no jest po prostu idealna. Nie oszukujmy się tego, co powiedzieć. Naprawdę postarał się farming. Tu się farming postarał. Więc nie ma to tamto, ale no jeżeli chodzi o oponki, naprawdę w John Deere mega mi się podobają te przednie, fajnie zrobione. Jeżeli chodzi o BKT, naprawdę super, super się komponują z tym moim pięknym ciągnikiem. No tak, to nie powiem, ale pomysł z rejestracjami naprawdę moim zdaniem skromnym wyszedł w sam raz. Jak to sprawa między mną a moim pracownikiem? Mój pracownik tam gdzieś w końcu pewnie, dlatego go nie widzę na załączonym obrazku, bo jednak ta robota idzie. Tak mówię, nie wiadomo, jak długo będzie ten odcinek, na pewno bym pokrócę tak, żebyście mieli najważniejsze momenty ogarnięte. No ja się postaram jak najszybciej to zasiać oczywiście, no bo o to tutaj, proszę Państwa, chodzi, żeby ten challenge był jaki był, chociaż osobiście jak patrzę, nie wiem, czy walczę o wygraną, czy nie, bo po prostu robię to swoim tokiem, po swojemu, jak taki normalny jeden rolnik z pracownikiem, nie świruję, nie wiadomo co, nie odwalam, więc też czasowo typowo nie idę, bo gdybym naprawdę jakoś chciał jak najszybciej to pole zrobić, no to tak jak powiedziałem, mógłbym nakupować nie wiadomo jakich, ilu maszyn, wtedy puścić trzech pracowników, jak gdzieś tam też te najgorsze miejsca, gdzie oni sobie nie zrobią, czy najlepiej naokoło. I to by było na tyle. Zobaczcie, jak, no z jednej strony ja mam tu mniejszą część pola, no to ja szybciej jestem od mojego pracownika, ale tak czy siak naprawdę to pięknie leci. Myślę, że będziemy się widzieć przy końcu siania. Nie będę już Wam tutaj robił żadnych klatek pomiędzy, no bo to szkoda czasu. Tym bardziej, że no już to widzieliście, więc teraz zobaczymy, ile mi to dokładnie zajmie, ile mi mojemu pracownikowi zajmie sianie tego pola we dwójkę, bo tego nie wiem. Oranie i sianie naprawdę zajęło długo czasu, ale myślę, że sianie we dwoje będzie o wiele szybsze, więc widzimy się już za sekundę. No proszę Państwa, siewy na dwa, to jednak siewy na dwa. Robota bardzo szybko poszła, jestem w szoku, jak to, no jednak 24 metry to robi robotę. I tutaj na koniec to już są prawie, że wyścigi, wręcz ścigam się ze swoim tutaj pracownikiem, kto szybciej dojedzie. Mamy ostatni przejazd i będziemy mogli już przewinąć do żniw. Żniwa teraz robimy na dwa, więc nie wiem, jak to będzie, ale naprawdę to będzie szybka akcja. Z jednej strony, no gdyby zamiast orki BKT tu wymyśliło właśnie, nie wiem, chociaż kultywację, talerzowanie, obojętnie co, ale coś właśnie większego, myślę, że to wszystko trwałoby o wiele, wiele krócej, ale orka no troszeczkę tego czasu nam zabrała, ale i tak myślę, że orka plus siewy razem, tak jak ja to zrobiłem, o wiele szybciej wyszły niż jakbym miał to robić inaczej. Oczywiście robimy pauzę, bo skończyliśmy taki interes, gdzie jest mój stoperek. Cyk, stoperek właśnie w tym momencie stanął na 5:13:46. No to my co? My przewijamy i czekamy na koszenie. Rdza znów urosła i będziemy mogli kosić się dalej. Tak jak powiedziałem, drugie wyzwanie, czyli na dwa, czyli dwa razy. Dwa razy było siane dwoma maszynami i tak samo będzie koszone dwoma kombajnami. Zostawiam tu pracownika, szybciuteńko biegnę przez pola do mojego pięknego drugiego case'a, którego ja zasiadam i kosimy na dwa. Czy uda mi się zrobić ten challenge do 6 godzin? To byłoby moim zdaniem bardzo dobry wyczyn, ale tego no, nie będę tutaj zgadywał, bo to niestety już nie. 24 metry podczas, no jak to było,
się, bo chociaż nie jest też tak źle, bo nie oszukujmy się. Tam były 24 metry, tu jest 20, bo dwa razy po 10, jeżeli chodzi o kombajny. Tam jest pracownik, tu jestem ja i gdzieś tam jest mój New Holland. Tam, gdzie się Mr. Adamo tam gdzieś stoi na poprzeczniaku. Więc naprawdę jestem zadowolony. Moim zdaniem idzie to lepiej. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta orka jednak rozwaliła całą robotę. Chociaż z jednej strony nie głupia sprawa, bo zobaczyłem, ile potrzeba czasu od deski do deski, gdy robi to jedna osoba. Na takie duże, no, ogromne pole, nie oszukujmy się, tego trzeba powiedzieć, ogromne pole. Bo 26 polem jest największe na tej mapie, więc naprawdę tutaj robotę robi większą. Oczywiście tu nie było żadnych nawożeń, tu nie było żadnych wapien, no dobrze powiedziałem, chyba. Ani wapna nie było, ani nawozów, ani innych tego typu wariacji. Też nie było oczywiście chwastów, kamieni, nic, wszystko było odłączone, żeby po prostu nic mi tutaj nie przeszkadzało, więc zarazem teraz powinno sypać troszeczkę mniej, bo wiadomo, bez nawozu, prawdopodobnie bez drugiej dawki, od razu idzie inaczej. Wtedy jednak ten pług, to wszystko tam już było nawiezienie, plus kolejne, nie powiem, myślę, że teraz sypnie mniej. Myślę, że na pewno sypnie mniej, bo wtedy ja chyba miałem przejazd z tą i z powrotem. Ja miałem fulla tutaj, no jestem z tej mniejszej strony, więc nie oszukujmy się, będzie inaczej. Oczywiście jeden kombajn będę operował tylko ja, drugi jest pracownik, ja muszę zdążyć odbierać też od nich tą kukurydzę, a oczywiście New Holland czeka i jego 52 tony na przyczepie. Co można powiedzieć w tym challenge'u, że opony pięknie ubrudzone, ale pięknie zdały egzamin, naprawdę ładne. Mi się podobają, bo takich opon brakuje, z fajnym bieżnikiem, z fajnym wyglądem, bez żadnych kombinacji. Naprawdę brakuje czegoś takiego, brakowało czegoś takiego w farmingu, więc super, że doszedł nowy producent, zawsze tak fajnie to będzie wyglądać, a naprawdę teraz to wszystko jest rozbudowane i to bardzo. Tak jak mówię, ten odcinek będzie długi, jeżeli to wszystko posklejam, będę chciał posklejać to w jak najkrótszą sklejkę, no bo to jednak o to tutaj chodzi, dlatego też myślę, że niech to się dzieje, niech się dzieje wola nieba, a ja sobie po prostu dalej będę tutaj kosił wraz z moim pracownikiem i zobaczymy, jak długo potrzeba, czy nie no, w 40 minut, jak ja bym się w 40 minut z pracownikiem uporał z koszeniem tego pola, moim zdaniem byłby to rekord Guinnessa. Ale jak będzie, dowiemy się już niedługo. Ja jedynie co mogę wam tylko powiedzieć, że już za chwilę zobaczycie wielkie zakończenie challenge'u BKT w podwójnym, można powiedzieć, zasianiu i zebraniu pola numer 26 Farming Simulator 22. Ja jestem naprawdę w szoku, że udało mi się to bez sustanku. To jest jednak, nie oszukujmy się, ponad 5 godzin siedzenia w tym momencie przy komputerze. Na pewno jest zmęczenie. Myślę, że większe zmęczenie bym miał w realu, jeżdżąc z maszynami. Ale jest troszeczkę męczące, gdy się siedzi, gdy jednak trzeba się skupić na tym wszystkim. No i też to z głową zrobić, żeby też jako tako to wyglądało. Fajnie, że zrobiłem tak, jak sobie to ustawiłem wcześniej, że wszystko pojedynczo, czyli wiadomo, o tam pracownik już ma prawie pełny zbiornik. Oczywiście tak mówię, że czyli tam sypie chyba identycznie, tak mi się coś zdaje, ale mniejsza z tym, że pierwsza wersja poszła pług, zanim biegałem od razu z siewnikiem i mogłem od razu robić dwie roboty naraz, więc i orkę i się skończyłem razem, ale jednak oranie tego pola jest bardzo długie, zajęło chyba tam, jak dobrze pamiętam, 2,5 godziny, albo 3, nie 3 godziny, ja 3 godziny orałem i siałem razem, tak dobrze pamiętam, więc szczerze, zobaczcie, skoszenie, zasianie jeszcze raz i jeszcze raz skoszenie może być też 3 godziny, więc naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Jakby co, widzimy się, gdy już będziemy kończyć to wyzwanie i wtedy zobaczycie już tą końcówkę, jak długo mi to zajęło i no ile dokładnie wyjdzie ten challenge, no bardzo mnie to ciekawe. 6 godzina challenge, ale my powoli kończymy. Nie udało się dobić do 6 godzin, ale lekko
ponad 6 godzin będzie. Myślę, że do tych 10 minut dobijemy, bo ja mam tu już ostatnią akcję cygmyku. Koniec. Mój tutaj kombajn poszedł. Otwieramy rurę. Mój pracownik jeszcze stamtąd wróci, ale my zdążymy akurat nasypać na przyczepkę. Ostatnie. Minimalnie mniej tych przyczepek było stąd, ale i tak dużo. Bierzemy już. Oj, dawaj. Dawaj, dawaj mnie tego, oddaj mi moją maszynerię tutaj. Już pracownik mi tu nie będzie potrzebny, ja już sobie sam dokończę ten przejazd i będziemy mogli wywieźć. Znów taki mały cypelek został. Ostatnio jak kosiłem, tam na końcu został, teraz w środeczku, bo oczywiście z dwóch stron żeśmy kosili. Szczerze, 10 minut prawdopodobnie to będzie. 10 minut. Godzinę. No nie, 10 minut. Już myślę o 6 godzinach, 10 minutach. Z jednej strony może mi walić na dekiel po 6 godzinach grania farminga. Nie oszukujmy się, tego co powiedzieć. Ale dalej. Prawie godzina prawdopodobnie wyszła nam z koszeniem we dwoje tego pola. Jest to super sprawa. Jest to dobry wyczyn moim zdaniem. Rekordu jakiegoś niesamowitego nie zrobiłem, ale i tak na spokojnie. Wiadomo, ja musiałem w pewnych momentach, wiadomo, pauzować, bo trzeba było latać się z ciągnikiem, z przyczepą i tak wyrabiałem się całkiem spoko, bo ta przyczepa jest ogromna, więc no zawsze na można tak powiedzieć cztery zbiorniki, prawie cztery zbiorniki mi starczało, ale jakoś to rozgrywałem, naprawdę jestem zadowolony. Udało się teraz, że prawdopodobnie dosypę, liczę się z tym, że wsypę to wszystko na tą jedną, bo bym się zapłakał, jeżeli by mi gdzieś zabrakło miejsca i musiałbym, nie wiem, jeszcze po taki kawałek przyjeżdżać, bo to naprawdę strata czasu, a chociaż no wiadomo, jak to w rolnictwie, wszystkiego można się spodziewać, proszę Państwa, po takich cudaśnych sprawach. Cygmyk, fuch, lecimy 6 godzin i około 10 minut challenge'u podczas orki, podczas siewu, zbioru, jeszcze raz siewu i jeszcze raz zbioru. Jest to wariacki challenge, który sprawdza wydajność chyba rolnika, jak po prostu da sobie radę, ale ja na razie jestem osobiście zadowolony, bo mam to za sobą i zrobiłem. Ja jestem szczerze obojętny, jaki mam czas i obojętny, jak zrobią moi przeciwnicy to, bo ja to szczerze nie rywalizuję. Ja szczerze po prostu chciałem sprawdzić swoje możliwości i sprawdziłem je, że no daję radę. Chociaż ostatnimi czasy mało się siedziało i grało ogólnie w farminga, ogólnie w gry, to miło sobie tak, taką odskocznię zrobić i naprawdę bite 6 godzin posiedzieć i pograć. No, z jednej strony naprawdę miło, że mi się to udało i daj Boże, żeby mi tylko starczyło. Panie kolego. Zapomniałem, że oni muszą chodzić. Jak one nie będą chodzić, to one nie będą sypać. Ulala, to strata kolejna czasu. Bardzo niedobrze, proszę Państwa. Ale ten już dosypiemy do końca. Z jednej strony musi być realnie. Mógłbym włączyć typowo mod na odpalanie i zostawienie, ale już niech będzie. Niech będzie tak, jak ma być. Te ostatnie 3 tony jedziemy zawieść i na skupie będziemy odłączać nam stoperek. Czy uda nam się w 3 minuty dojechać do... No nie, gadajcie. No ja już, umówmy się, że to 436 kilo, no po to nie będę przyjeżdżał. Bo... No bo to jest... To już jest tyci. Więc... No, tak czułem, że mam takie szczęście, że zabraknie mi źdźbła. No, ale też źdźbło, no to jednak źdźbło. 400 kilo to naprawdę mało jak na taki funfel, a mamy naprawdę pełniutką przyczepę, więc ciśniemy aż miło i będziemy mogli zakończyć ten challenge. No dawaj, dawaj, pokaż te oponki na koniec tego challenge'u, że daje to tutaj radę. Cudownie. No tutaj z jednej strony bardzo ładnie pracują te resorki wraz z oponami, naprawdę tutaj ślicznie to wygląda. Nie spojrzałem na czy coś jedzie, bo ja już tu jestem z przyzwyczajenia, latam jak dzik, to nie? Że ja pierdziu. Jedziemy.
Dawaj, dawaj, niuchuś. Ciśniemy. Musimy się wyrobić w 2 minuty do skupu. Szczerze, jeździłem tyle razy, ale nie... Nie pamiętam, jaki czas jest. Nie sprawdzałem nigdy czasu, bo leciałem. Na stoper nie patrzyłem. Ale stoper jest bardzo ładnie ustawiony nade mną, więc wszystko jest po niemiarę. Ja mam pierwszeństwo, ja mam super opony i ja mam dobrą przyczepność. Nawet bardzo dobrą, bo tak szczerze nieraz mnie gdzieś nie zachwiało. Jak nieraz pamiętacie, że gdzieś tam w farmingu miało mnie zachwacić. Na rondach, na skrzyżowaniach gdzieś bokiem leciałem. Tutaj nie, tutaj jak na razie nie ma żadnych problemów. Więc przyczepność jest tutaj stuprocentowa. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Te echa, podobają mi się te echa gdzieś przy zamkniętych tych, że to tak fajnie buczy. W tym farmingu naprawdę dużo nowości fajnych jest poprawionych. Więc ino się cieszyć. Dawaj niuchuś, bo mamy jeszcze minutkę. A chciałbym jednak w te 6 godzin i 10 minut to zrobić. Bardzo mi się z tego cieszył. Mamy minutę na dojechanie i wysypanie. Ale będzie pięknie, proszę Państwa. Ale będzie pięknie. Ale już z jednej strony cieszę się, bo po ponad 6 godzinach należy mi się na pewno odpoczynek. Ale jeszcze będę musiał to dla Was skleić. Ale super sprawa. Jedziemy pod górę i jesteśmy, proszę Państwa, na miejscu. Dziękuję serdecznie. Ostatnia przyczepa wjeżdża na rejony. Popsia, la lajka. Proszę wyładować kukurydzę. Bo nie będzie z tego nic. Nie miałem rybu. Jedziemy. 30 ton i nawet wyrobię się szybciej. Cyk, klikamy w stoper. Dokładnie 6 godzin, 9 minut i 51 sekund. Tyle nam tutaj zajął ten piękny, cudowny challenge, jeżeli chodzi, który no, dostaliśmy od właśnie BKT, ale się ślicznie ustawiło logo BKT na koleno, a że sam jestem w szoku, że tak mi się to udało. Tutaj jest trochę skrzywe, ale naprawdę git. A jak właśnie w ogóle tylnie opony, bo tak powiem szczerze, że przyglądałem się tym oponom, ale tym najmniej w poczynku, że się tak. FL-ki bardzo fajnie wyglądające. Właśnie są mniejsze, są typowo do przyczepy, naprawdę w sam raz. Więc mnie tak ciekawiło, jak one tutaj wyglądają. Jak na razie naprawdę ślicznie. Ogólnie ta przyczepa Stottmanka super jest zrobiona typowo pod kukurydzę, jak i pod zboża na dużą ilość. Tyle ode mnie, proszę Państwa. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten challenge. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, klikajcie, subskrybuj, piszcie komentarze, jak co sądzicie o tym. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz no, wszystkich moich youtuberów z Europy, którzy brali udział w challenge'u razem ze mną. Liczę, że im też dobrze poszło, czy lepiej ode mnie, czy gorzej, nie wiem. Dowiemy się na YouTubach. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do następnego. Na razie. Pa, pa.